EVP, elektroniczne zjawiska głosowe, sprecyzujmy dla tych, którzy nie wiedzą. EVP to nagrania głosowe sporządzone różnymi technikami, których pochodzenie uznaje się jako nieokreślone. Najczęściej są to pojedyncze słowa, rzadziej pełne wypowiedzi lub pojedyncze słowa składające się na bardziej skomplikowane komunikaty. Spirytyści, mówiąc o EVP, używają zwrotu transkomunikacja. Ja o transkomunikacji wielokrotnie wspominałem, mówiłem o eksperymentach Friedricha Jurgensona, nawiązywałem do księdza Bruyn, któremu jest to dosyć bliska forma komunikacji ze światami. W mojej książce pod tytułem Mój kardecjański spirytualizm poświęciłem trochę miejsca panu Marcello Bacci z Włoch, który, choć nie nagrywał tajemniczych głosów, uzyskał zaskakujące dobre rezultaty dzięki staremu odbiornikowi radiowemu. Na razie to wszystko brzmi troszeczkę enigmatycznie. Oficjalnie pierwszą osobą, której udało się nagrać głosy zmarłych, był Węgier Attila von Schalay. Badacz ten wykorzystywał specjalnie przygotowaną kabinę dźwiękoszczelną z umieszczonym w środku mikrofonem. Jako że gro zarejestrowanych dźwięków uzyskano w chwili, gdy w kabinie nikogo nie było, Schalay wywnioskował, że ma do czynienia z głosami zmarłych. Jego współeksperymentator opublikował rezultaty tych badań w 1959 roku, czyli w tym samym czasie, gdy Jurgenson przypadkiem sporządził nagrania dziwnych wypowiedzi tajemniczych osób w trakcie rejestrowania śpiewu ptaków. Podobnie jak w innych, późniejszych przypadkach EVP, nagrane głosy nie były słyszalne w samym momencie rejestrowania. Prace Jurgensona spotkały się z dosyć dużym zainteresowaniem i były przyrównywane do badań wcześniej wspomnianego Węgra, który zajmował się analizą zjawiska głosu bezpośredniego od 1936 roku, więc kawał czasu, ale prace tamtego wcześniejszego badacza w swoim czasie właściwie zignorowano. Więc należy uznać, że to Jurgenson popchnął rozwój transkomunikacji do przodu. W tamtym czasie wykonano dziesiątki tysięcy nagrań rozmaitych głosów uznanych za wypowiedzi duchów. W kolejnych latach starano się rozwijać technologię umożliwiającą prowadzenie konwersacji ze światami, a nawet w USA rząd finansował badania nad tą dziedziną. W latach 80. niezależnie od siebie O'Neill i Konstantin Rudiv zbudowali urządzenia, dzięki którym nagrano kilkaset wypowiedzi, wśród których rozpoznano głosy konkretnych zmarłych. Ale nazwisk, jakie należałoby wymienić w tym temacie, jest bardzo dużo, ponieważ nawet współcześnie wiele osób zajmuje się rejestrowaniem głosów duchów. Internet jest pełen dziwacznych materiałów i wydaje się, że każdy, kto choć odrobinkę interesuje się EVP, odsłuchał niejedno takie nagranie i wyrobił sobie na ten temat własną opinię. Transkomunikację mówiłem tutaj w sposób bardzo pobieżny, ale chciałem jedynie nakreślić taki ogólny obraz rzeczy, do której mam zamiar się odnieść, odpowiadając na pytanie, jaki spirytyści mają stosunek do EVP. Więc spirytyści uznają EVP za autentyczną metodę nawiązywania kontaktu z duchami. Oczywiście wiele nagrań jest sfałszowanych, ale przecież nie wszystkie. Niestety nie da się rozpoznać, czy głos ducha jest autentyczny, ponieważ współczesna technologia pozwala bez najmniejszego problemu wykonać imitację EVP i trzeba mieć to zawsze na uwadze. Według mnie jedyny sposób na określenie autentyczności nagrania jest zadanie sobie pytania, czy pasjonat prezentujący nam swoje prace ma powód, by chcieć nas oszukać. Jeżeli zakładamy, że mamy do czynienia z uczciwym człowiekiem, możemy przystąpić do analizy materiałów audio. Należy również pamiętać o tym, że EVP jest jedną z form manifestacji duchów, a aby jakakolwiek manifestacja mogła mieć miejsce, potrzebne jest medium. Oznacza to, że nie każdy może uzyskać nagrania głosów duchów, a uzyskane nagrania będą różnić się pod kątem jakości technicznej i informacyjnej. Doświadczenie wykazało, że sam nagrywający sprzęt nie ma tak dużego znaczenia jak zdolności medialne konieczne do poprawnego funkcjonowania elektronicznej aparatury. Oczywiście nagrywający się duch może skorzystać z jakiegoś innego nieświadomego medium gdzieś w pobliżu niż osoba obsługująca rejestrator dźwięku. Tutaj możliwości jest kilka, ale gdy analizujemy jakieś
konkretne nagranie należy unikać czyichś sugestii dotyczących znaczenia usłyszanych słów i powinno się przyjmować za wiarygodne komunikaty tylko te, których, powiedzmy, przejrzystość nie dopuszcza różnych interpretacji. Ja osobiście traktuję transkomunikację jak taką spirytystyczną ciekawostkę. Nie przywiązuję do niej większej wagi, ale równocześnie nie neguję jej. O czym już wspomniałem, w internecie można spotkać pasjonatów EVP, wśród których część nie ma rzetelnej wiedzy o zaświatach, więc zajmują się dziedziną, o której nic nie wiedzą, a inni w ogóle nie łączą ich pasji ze spirytyzmem. Niestety, gro ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że bawiąc się EVP poniekąd przeprowadzają seans spirytystyczny, ale zamiast talerzyka i tabliczki Ouija posługują się magnetofonem. Wszystko inne w relacji duch-człowiek pozostaje niezmienione i może stanowić takie samo zagrożenie jak, w cudzysłowie, tradycyjne wywoływanie duchów. Więc skoro ktoś już zajmuje się EVP, powinien potraktować rzecz poważnie i powinien sięgnąć po literaturę spirytystyczną, więc powiem to w inny sposób, nie wystarczy dobrze kręcić kierownicą, aby być bezpiecznym kierowcą.